500 zł bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiarz.pl. Słyszałem, że to jest ciężki teren i że trzeba bardzo mocno walczyć, żeby wyszarpać punkty, więc mam nadzieję, że powalczymy i wyszarpiemy chociaż punkcik, choć no nie ukrywam, że fajnie byłoby zdobyć 3, szczególnie, że Cezary Kowalski, znany komentator piłkarski, nasz kolega jest związany z Józefowią, więc chcielibyśmy tak jako komentatorzy przytrzeć nieco Szarkowi, naszemu sympatycznemu koledze nosa, szczególnie, że w poprzednich sezonach Józefowia nas pokonała i był remis, więc czas na zwycięstwo. Dobrze. Pozytywnie na pewno. Okej, a co ci się stało, że dzisiaj nie grasz? Słucham? A co ci się stało, że dzisiaj nie wpieszy? Nie, dopiero wczoraj wróciłem do treningu, wiesz? Wczoraj wróciłem do treningu, dzisiaj jestem w kadrze, nie wiem czy do wejścia, czy nie. A jak twoje ogólne samopoczucie? W porządku, już nie czuję bólu, już wszystko okej. Ej, a kto to przyjechał? Nasze sona z znajomymi, także mam wsparcie jak zawsze. Okej, a jak przed meczem? Niezawodnie. Jak przed meczem? Bojowe nastroje, także po 3 punkty. Nie ma innego wyjścia. Dawać panowie, kurwa! Każdy zapierdala raz za drugiego, panowie! Od początku! Zespół na boisku, drużyna, panowie! Tak jest. Czekajcie, panowie! Dzikowski! To jest bramka dla KTS-u, weszło! Yes! Brawo, Sidziu! A nie mówiłeś? Co powiedziałem? Teus Kup się obudził po imprezie i pisze dzień dobry. Drogi, ja już siłby nie śpię, ale ty żeś łaskawie otworzył oczy i napisałeś na czacie dzień dobry. No dzień dobry. Mam nadzieję, że impreza była wczoraj fajna. Makalski, doświadkowanie polekarne. Makalski i mamy bramkę! Ależ wejście Macieja Świdzikowskiego, nie tylko głową, ale także nogą. Kapitan KTS-u weszło pod nami zagrać. To jest wyprowadzenie. Jak jest pierwsza połówka, oceniasz? No spokojnie, aż usiadłem sobie tak 2-0. Pełna kontrola, chociaż nie będę tego mówił, bo ostatnio jak powiedziałem, to Krzysiek powiedział, że wcale tej kontroli nie było, miałem tą kartkę, której nie miałem, nie naśmieję się. Dobrze gramy dobrze, kontrolujemy przebieg tego spotkania, dwa stałe fragmenty gry, przygotowane, wyblok dobry zrobiony przez Kiela i dwa razy Świdzik się urwał, dwa razy piłka w punkt, no i to jest ta jakość i szkoda teraz sytuacji. Jestem zadowolony. A kiedy ty wrócisz? Optymizmu. A kiedy ty wrócisz? Dobre pytanie. W przyszłym tygodniu robię rezonans na plecy i się okaże. Pełna kontrola wydarzeń na boisku. Rywal wymagający, bo gra dosyć ostro w piłkę. Natomiast najważniejsze pierwsze zdanie przeze mnie wypowiedziane. Nad wszystkim czuwamy i panujemy. Brawo, Wieju! Dobrze poszedłeś! Don't annoy me, baby!
Polski!500 zł bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiasz.pl.